Nieznani sprawcy wlali do fontanny na Wałbrzyskim Rynku płyn, który spowodował spienienie się wody. To już drugi taki przypadek w ostatnim czasie. Wprawdzie najmłodsi czerpali z dużej ilości piany sporo radości, jednak miejskie służby porządkowe traktują to jako akt wandalizmu. Obsługa monitoringu będzie dokonywać szczegółowego zapisu taśm z dnia dzisiejszego, bo przypuszczamy, w jakich godzinach mogło to nastąpić. Po przejrzeniu tych taśm, jeżeli stwierdzimy, że miało miejsce wlanie takiego płynu przez jakąś osobę, będzie prowadzone postępowanie. Zdarzenie to mogło mieć swoje złe skutki, ponieważ nie wiadomo, jakiego rodzaju płynu użyli wandale. Duża ilość piany mogła powstać przy użyciu jakiegoś silnego detergentu, który mógł zaszkodzić osobom przebywającym w pobliżu. Zdarzenie niesie też ze sobą skutki finansowe, ponieważ fontannę należy dokładnie wyczyścić. Jeśli uda się namierzyć sprawców, będą oni musieli pokryć te koszty. W przeciwnym wypadku pieniądze wypłyną z kasy miasta.